Blisko 400 tysięcy złotych może wynieść łączny koszt rehabilitacji neurologicznej Stasia Laurmana, nastolatka z Końskich, który ucierpiał na skutek wypadku samochodowego, w którym zginęła jego koleżanka. Ruszyła pomoc dla ucznia I Liceum Ogólnokształcącego. Linki do zbiórki w serwisie się pomaga, a także do licytacji facebookowych znajdziecie w naszym portalu tkn24.pl. Z kolei w niedzielę 12 listopada pomóc będzie można też stacjonarnie, bo w sali Astoria przy ulicy Hubala w Końskich odbędzie się charytatywny festyn. Na to wydarzenie zaprasza sam Staś, który przesłał nam specjalne nagranie. Wszystkim bardzo chciałbym Wam podziękować za Waszą pomoc oraz wsparcie, oraz za każdą złotówkę płaconą na fundację. I chciałem Was serdecznie zaprosić na fest narodziny, który odbędzie się 12 listopada, a mianowicie w najbliższą niedzielę. Jeśli możecie, zabierzcie tam swoich znajomych oraz najbliższych. Liczę na Waszą obecność. Do zobaczenia. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14. Imprezę i licytację poprowadzą DJ Jakub oraz Tomasz Miernik Miara. Organizatorzy zapewniają atrakcje dla dzieci, dmuchany zamek, ślizgawki, basen z kulkami, malowanie twarzy, zabawy z animatorem, popcorn, alpaki, Pikachu z królikiem. Nie zabraknie pysznego jedzenia przygotowanego przez koła gospodyń wiejskich oraz muzycznych występów. Dodatkowo w programie motopiknik, drink bar, loteria fantowa, fotobudka 360, na platformie obrotowej kącik z minisesją zdjęciową, boxing Końskie i wiele innych. Na zakończenie zagra zespół muzyczny TKN. Podczas festynu przeprowadzone zostaną licytacje, z których dochód zostanie przeznaczony na dalszą rehabilitację Stasia Laurmana. Zapraszamy Państwa do przybywania w niedzielę do Astorii oraz do wspierania nastoletniego konetrzanina.